Działające w Szczytnie od 2005 roku Stowarzyszenie Uczeń zorganizowało po raz kolejny półkolonie dla uczniów szkół podstawowych numer 3, numer 2 i numer 6. Siedziba mieściła się w szkole podstawowej numer 3. Pani dyrektor Grażyna Wrona-Janowska udostępniła nam sale lekcyjne. Tam odbywały się równie atrakcyjne zajęcia. Warto byłoby również nadmienić fakt, że nasza półkolonia została sfinansowana przez Gminę Miejską Miasta Szczytno. Dofinansowała nas pani burmistrz, pani Danuta Górska. Dzięki pieniążkom pozyskanym od pani burmistrz mogliśmy zapewnić naszym dzieciom mnóstwo atrakcji bardzo ciekawych, nie tylko na terenie miasta, jak również poza nim. W pierwszym dwutygodniowym turnusie, który zakończył się 8 lipca, wzięło udział 59 dzieci. Organizatorzy zapewnili im moc atrakcji. Wyjechaliśmy do aquaparku, do kina i nawet do skansenu. Mieliśmy rajs z statkiem. No i różne takie świetne atrakcje, których nie mogłabym powiedzieć, bo było ich za dużo dla mnie. Nie mogłam zapamiętać po prostu. Ale wrażenia są genialne. Pływaliśmy statkiem, mieliśmy konkursy plastyczne. No i byliśmy na basenie w Pluskach, różne rzeczy. Aquapark, rejs statkiem, wycieczki obok tych atrakcji. Dużo radości sprawiły dzieciom zajęcia z socjoterapii. Dzisiaj nam pani wymyśliła quiz 1 z 10. Fajnie było, wygrałem, też się cieszę z tego. Była kareta, że w kółko musieliśmy biegać. No trochę się nabiegaliśmy, ale fajna zabawa jest. W owocową sałatkę bawiliśmy się. Ktoś był jakimś owocem i trzeba było biegać. Kto został, jakieś owoce wzywał. I tak cały czas. Najbardziej podobały mi się wszystkie wyjazdy. Były też fajne zajęcia socjoterapeutyczne z panią Litką. Były tam różne zabawy na sali. No i były fajne wyjazdy, na przykład do aquaparku. Były różne spotkania z ratownikiem wodnym, medycznym. Byliśmy w policji. Fajnie było. Najbardziej podobał mi się wyjazd do aquaparku i wyjazd do kina, ponieważ no, było dużo różnych atrakcji, ale ta była taka najciekawsza. Od poniedziałku 11 lipca rozpoczął się kolejny turnus półkolonii zorganizowanych przez Stowarzyszenie Uczeń. Druga Big Bitweta za nami. 8 lipca na scenie Amfiteatru Miejskiego Domu Kultury w 8. ogólnopolskim konkursie piosenki imienia Krzysztofa Klęczona zaprezentowało się 7 zespołów. To jest pierwszy konkurs w wyodrębnionej imprezie Big Bitweta. Mamy drugą edycję tej imprezy w tym roku. W zeszłym roku liczyliśmy na to, że konkurs się odbędzie, jednakże mała ilość zgłoszonych zespołów nie pozwoliła nam wybrać takiego składu, którego życzylibyśmy sobie. W tym roku było zupełnie inaczej. Zgłosiło się 27 naprawdę fajnie zapowiadających się składów, z czego wybraliśmy 10. Niestety 3 z różnych powodów nie mogły do nas dzisiaj dotrzeć. W jury oceniającym młode zespoły obok Piotra Filipowicza zasiedli Michał Napiórkowski z redakcji muzycznej radia UWM-FM, Łukasz Staniszewski, szef promocji Polskiego Radia w Olsztynie, Paweł Grzegorczyk, lider zespołu Hunter oraz Andrzej Materna z Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie. W zgodnej opinii jurorów takie przeglądy warto organizować. Oni się przecierają, więc chyba warto, bo spotykają się z reakcją lub brak reakcji na widowni i to na pewno daje im wiele do myślenia, mam nadzieję przynajmniej. Jako pierwszy na scenie pojawił się zespół Broken Betty. Muzycy mieszkają w Gdyni, ale ich perkusista pochodzi ze Szczytna. I to był pierwszy powód, dla którego pojawili się na tym przeglądzie. Przede wszystkim dlatego, że można wygrać jakieś pieniądze, to jest pierwsza motywacja. Ale głównie też dlatego, że cenimy Krzysztofa Klęczona, uważamy, że to on był prekursorem takiego mocnego rocka w Polsce. Nawet zagraliśmy na początku jego riff, który bardzo nam się podoba, no i myślę, że tyle. Sweet Bitter and Sour to, jak o sobie mówią, ośmionożny zespół, który gra crossover rock. Uznaliśmy, że warto wszędzie próbować i wszędzie startować.
Ja mamy nadzieję się jakoś wypromować właśnie przez udział w różnych przeglądach, konkursach i festiwalach. Myślę, że to jest no, zdaniem wszystkich członków zespołu jakaś fajna, dobra droga, bo przy okazji można poznać fajne, ciekawe zespoły. Gdzieś tam potem wspólnie umówić się na kolejne koncerty, także są różne strony takich przeglądów, także te znajomości, tak, to też jest ważne. Wielka scena błyski fleszy, a na środku ty. Nikt nie wierzy, że ta miłość dziś obudzi sny. Nie mam sił, odchodzą zmysły, chcę przy tobie być. Pozwól mi odnaleźć ciebie, chcę powiedzieć my. Idąc tam, szukając ciebie, wzrok nasz spotkał się. W bardzo rozbudowanym instrumentalnie składzie wystąpił reprezentujący Olsztyn i Szczyt no zespół Sway. I nic w tym dziwnego, bowiem jego muzycy to w przeważającej większości uczniowie bądź absolwenci Olsztyńskiej Szkoły Muzycznej. Chcemy pokazać, że w Polsce też może być taki zespół, bo bardziej taki skład jest preferowany w Ameryce przez Michael Bublé, Matt Dusk. To są znane osobistości i właśnie taki skład mają w zespołach, a tutaj w Polsce nie ma. I dlatego chcemy też pokazać, że zespół ze Szkoły Muzycznej też może pokazywać się na scenach, też może grać, tak jak na przykład ostatnio doszliśmy do półfinału programu Must Be The Music. Pochodzący z Gdańska muzycy zespołu Bregma grają wspólnie od 2009 roku. Koncertować zaczęli w roku 2011. Muzycznie Bregma porusza się w klimatach rockowo-metalowych, zawierających elementy eksperymentalne z zachowaną melodyjnością utworów. Przyjechaliśmy, bo zakwalifikowaliśmy się, wysłaliśmy zgłoszenie, bo wydawała nam się to fajna impreza. No i tak wyszło, że się zakwalifikowaliśmy do tej dziesiątki ścisłej, bardzo fajnie. Fajnie, że pogoda dopisała, bo w zeszłym tygodniu byliśmy w Nowym Mieście Lubawskim i tam było strasznie kiepsko, ponieważ też fajna okolica i tak dalej, natomiast strasznie padało, a dzisiaj jest naprawdę nieźle, nie? Także szczytno super, byliśmy nad jeziorem, ekstra. Miłe, takie rzeczy fajnie, że się dzieją w ogóle, także super. Reprezentujący szczytno zespół DNA zdobywa coraz większą popularność na scenie muzycznej. Po wydaniu materiału demo zainteresowanie ich muzyką znacznie wzrosło, co zaowocowało wieloma koncertami. Zdobyli między innymi prestiżowe wyróżnienie i nagrodę pieniężną na przeglądzie rockowym w Kadzidle. Jednak to nie pragnienie zdobycia kolejnej nagrody czy wyróżnienia było głównym motywem zaprezentowania się w przeglądzie. Nie zastanawiamy się nad tym, po prostu gramy. Wychodzimy, gramy rock'n'rolla, wywodzimy się z punkowych kapel, więc nie przywiązujemy wagi do takich rzeczy. Po prostu wychodzimy, podłączamy się i gramy. Tyle. Dobrze, że taki konkurs jest tu w Szczytnie? No pewnie, jak najwięcej, najlepiej, żeby było. Bo na zachodzie jest pełno festiwali, non-stop się coś dzieje, dlatego ten poziom muzyczny tam jest jakiś taki no, bardziej elastyczny i no, wyższy, tak powiem. No, dlatego jak u nas im bardziej się będzie, więcej się będzie działo, tym lepiej. Kolejnym reprezentantem Szczytna była Otwin Group. Formacja jazzowa powstała z inicjatywy Roberta Otwinowskiego w listopadzie 1999 roku. Pomysł był już rok temu, żebyśmy wystąpili na takim przeglądzie. Jest to, Krzysztof Pęczon jest jakby z góry nas wszystkich. W tamtym roku odwołali, w tym roku się udało i postanowiliśmy wziąć w tym udział. Znasz to bardzo proste, bo cień pod sufitów ukrywa podstęp. Trup jest 13,
tylko 13 zmarnujesz wszystkie szanse, poruszaj się. Są już napisy, nie było puenty. Wkładasz kapelusz i zaciskasz pięści. Książki nie mówią, jak zrobić więcej. Ósmy ogólnopolski konkurs piosenki imienia Krzysztofa Klęczona zamknął występ zespołu C4030, gdyńskiego kwartetu unikającego szufladek, tworzącego dźwięki wychodzące bezpośrednio z powietrza, instrumentów i serc. Dlaczego przyjechaliśmy na ten akurat konkurs? Przede wszystkim dlatego, że teraz ogólnie rozjeżdżamy się po różnych takich konkursach i ten wydał nam się bardzo dobry jakościowo, tak, organizacyjnie. To jest ważne, żeby konkurs po prostu prezentował jakiś tam poziom i na takie konkursy się z przyjemnością przyjeżdża. Tutaj bardzo dobra organizacja medialna była od strony internetowej i konkurs był bardzo dobrze propagowany w internecie, więc uznaliśmy, że jest profesjonalnie przygotowany. Jury 8. ogólnopolskiego konkursu piosenki imienia Krzysztofa Klęczona postanowiło nie przyznawać pierwszego miejsca. Drugie miejsce zdobył zespół Bregma, trzecie DNA. Wyróżniono też Broken Betty i C4030. Sobotni wieczór w ruinach szczecińskiego zamku, czyli drugi dzień Big Beat Fety, to była prawdziwa muzyczna uczta. Jako pierwsi na scenie pojawili się Lachowicz and the Pigs. Jacek Lachowicz, polski muzyk i producent muzyczny, gra na instrumentach klawiszowych. Od 1996 roku grał w zespole Ścianka, a gdy odszedł, zaczął wydawać pod swoim nazwiskiem. Timon and the Transistors to zespół założony w czerwcu 2002 roku przez Timona Tymańskiego. W jego repertuarze znalazły się zarówno utwory poprzednich formacji Timona, takich jak Kury, Trupy, Czan czy Poganie, jak i nowe, nawiązujące do poprzednich dokonań Tymańskiego, mające jednak zdecydowanie gitarowy charakter. John Porter, mieszkający w Polsce walijski muzyk, kompozytor i autor tekstów, od 1976 roku mieszka w Polsce. W roku 1977 poznał Corey i Marka Jackowskiego, stworzyli trio o nazwie Manam Elektryczny Prysznic, późniejszy Manam. W 1979 roku powstał Porter Band. W roku 1980 formacja wydała swoją pierwszą płytę Helicopters, do dziś uznawaną za kluczową dla polskiego rocka lat 80. Od 27 czerwca do 6 lipca na boisku Orlik 2012 przy ulicy Spacerowej w Szczytnie trwał pierwszy turniej drużyn podwórkowych w 7-osobowej piłce nożnej. To jedna z imprez cyklu Lato z Mosem 2011. Pomimo niesprzyjającej pogody do walki na murawie stanęło 6 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych. W kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyła drużyna Korony Mazur, która wyprzedziła ekipę MSB o 9 punktów. W kategorii szkół podstawowych bezkonkurencyjna okazała się drużyna Sportingu, która zdobyła łącznie w całym turnieju 92 bramki, a straciła tylko 18. Drugie miejsce przypadło Realowi Madryt CF, która dopiero w ostatniej kolejce wyprzedziła ekipę bez nazw. Czwarte miejsce zajęli młodzi zawodnicy FC Solidarności. Najwspanialsze arie operetkowe będzie można usłyszeć na dziedzińcu Ratusza w Szczytnie już 16 lipca, początek o godzinie 19. 27 lipca na plaży miejskiej odbędą się zawody pływackie. Zgłoszenia przyjmowane są do 17 lipca. Zbliża się czwarte święto mazurskiego kartoflaka. 6 sierpnia tradycja regionu Warmii i Mazur ponownie zawita do Szczytna. Organizatorzy zapraszają zainteresowanych rękodzielników do uczestnictwa w jarmarku mazurskim, a tych wszystkich, którzy chcą podzielić się z innymi przepisem rodzinnym, do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę z ziemniaków, zupa i danie główne oraz konkursie publiczności na najlepszego kartoflaka. Klub Honorowych Dawców Krwi w Szczytnie zaprasza na akcję poboru krwi, która odbędzie się 25 lipca na placu Juranda w godzinach od 8 do 12. Dzień Noce Szczytna, Szczytno 2011, największa, najgłośniejsza, najbardziej spektakularna impreza lata, potrwa w tym roku od 22 do 24 lipca. W tym roku na scenie Małgorzata Ostrowska, Krzysztof Krawczyk, Wolwer, Velvet, WW, Abradab i wielu innych. Imprezy dla dzieci, turniej rycerski i mnóstwo innych atrakcji.